Witam, ja jestem Antares, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii, znaczy właściwie nie z nowej serii, bo seria ta sama, Zwariowane Parki Rozrywki, ale sezon drugi, tak. Wcześniej myślałem, żeby Wodne Szaleństwo i Dzikie Jazdy zrobić jako dalsze odcinki tej serii Zwariowanych Parków Rozrywki, ale potem uznałem, że jednak zrobię to jako osobne sezony kolejne. No i to jest Zwariowane Parki Rozrywki, sezon drugi, Wodne Szaleństwo. No więc możemy sobie zacząć. Wodne Szaleństwo, tak. I stworzoną karierę. Gracz drugi, Antares. Okej. Okay. No. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że park z intra z poprzedniego sezonu i z tego sezonu będzie można pobrać sobie ze strony. Link znajdziecie w opisie. No i chyba to tyle. No, zatoka kapitana Blackhearta. Dobrze, że to przeczytałem, nie wiem, nawet. A, w ogóle, tak, jeszcze widać, że mam na pełnym ekranie. Nie takie kwadratowe jak wcześniej, tylko już takie bardziej prostokątne. No, bo po prostu poszukałem w internecie, jak to tam zmienić i udało się, znalazłem. No i zmieniłem. Dobra. Ahoj, szczurze lądowy. Użyj swojej wyobraźni i wykorzystaj legendarną postać straszliwego kapitana Jamesa Blackhearta dla swojego... dla swojego nieuczciwie osiągniętego zysku. Jeśli ci się powiedzie, napełnisz swoją skrzynię srebrem, ale jeśli zawiedziesz, przyciągniemy cię pod kilem. No to chyba możemy zaczynać. No, jesteśmy w parku. Może sobie najpierw zatrzymamy. Mamy 10 217 gości. Ocena parku jest ok. I dobra. Więc tak, teraz zadania. Asystent, goście w parku 300, czyli niewiele nam brakuje gości w czystym kompleksie Baxonów 20. No to niedużo. A, tu przez 2 miesiące powinien się utrzymać. Tutaj w każdej chwili, ok. To menadżer, goście w parku 450. Dobra, już tutaj trochę więcej i przez 3 miesiące. Goście w czystym kompleksie Baxonów 100 w każdej chwili. I tutaj gości 600 przez 4 miesiące. Goście w czystym kompleksie basenów 150. I ocena parku 650. No, czyli mamy 660, czyli jak to się tak będzie cały czas utrzymywać, to jest ok. I przez 4 miesiące, dobra. Czyli nasze takie główne zadania, goście w parku i goście w basenie. Tu tak samo i tu tak samo. Dobra. Czyli musimy zbudować basen. Jakoś przyciągnąć jeszcze gości, czyli trzeba zbudować jakieś atrakcje. Znaczy nie trzeba, ale przydałoby się, tak? Tutaj mamy, co to jest? Krętacz, dobra, otwarty. Tu dysko też otwarte. Dobra, może w sumie zastartuje czas. Tu jeszcze podniebny jeździec i chyba to wszystko. A, tutaj mamy wejście do parku. Tutaj toalety, okej, tak. Tutaj jakaś ta... Aha, dobra. Kostiumy kąpielowe. I to wszystko. A, tutaj jeszcze jakieś przejście mamy. A, tylko tyle. Dobra. To sobie tutaj zamkniemy. Przy wejściu by się coś przydało postawić. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Dobra. Tutaj mamy takie. Okej. Okay. Tu ok, a tego to nie chcę. I tu mamy zjeżdżalnię, dobra.
To może na początek coś tutaj ze spokojniejszych dla dzieci. Wężową zjeżdżalnię i sobie ją postawimy. Ona. A, tutaj jest nierówno. No to tutaj to ja stawiać nie będę. Jak tu jest nierówno. Tutaj mógłbym, ale no. Ja nie wiem, kto to postawił tutaj w tym miejscu. Co za bezsens. Może ja wezmę to. No przestawić się tego niestety nie da. Ale postawię to po prostu w innym miejscu, inne. Gdzie to jest tu? Dobrze? Tak, tutaj, dobra. I postawimy sobie to, powiedzmy, tu. No, dobra, niech będzie. A to sobie usuniemy. Zaraz, to była dwójka? A to jest trójka. A to gdzie jest jedynka? Na co mi tyle tych? Nie ma do tego tutaj. Gdzie to jest? Zaraz sobie sprawdzę tu. No to jakim cudem to jest trzecie, a tamto było drugie? Co, nie liczyć nie potrafią? Nieważne. Dobra, no to sobie stawiamy to. Wężową zjeżdżalnię. A, kamień przeszkadza mi pewnie. No, usuń się kamieniu. No. I sobie postawimy to. Dobra, niech będzie tu. Wejście będzie tutaj. I wyjście tu. Tutaj sobie ścieżkę zrobimy. To jest taka, tak. Tutaj mamy drugą do wejścia. A, może inną wezmę. Zaraz, jakie tam są tutaj ścieżki wykorzystane? A, to są te. Dobra. Sobie zamykamy. Tutaj testujemy, otwieramy. I mamy. Dobra. Teraz jeszcze tylko cenę zwiększyć. Powiedzmy do 80 centów. Dobra. Teraz kolejna jakaś atrakcja by się przydała. Powiedzmy. Zaraz, to mamy. I mamy to. Czyli z wodnych mam już wszystko. Dobra, to w takim razie może postawię to. To jest takie całkiem ok. I postawię chyba sobie to. A niech stoi tutaj. Tak, o. Tylko wejście tym razem będzie tu. A wyjście może być tutaj. Ścieżka tu. Ścieżka tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Testujemy i otwieramy. I teraz jeszcze. A, cena. Zwiększyć do 1,50. O! Tu pokaz miksowania jest ok. Ale teraz tego oglądać nie będziemy. Dobra, jeszcze jakąś, może jedną atrakcję bym postawił. Albo dobra, nie. Może od razu już zacznę teraz stawiać, bo tak, mamy jedną spokojną, taką dla dzieci i mamy jedną emocjonującą. To na razie wystarczy. To sobie teraz jakiś basen postawię. Kurde, ja nie mam zagłośni tego? Nie, dobra, na minimum mam. No szybciej tam. No, bo mi muzyka przeszkadza. Basen miałem postawić. Gdzie by tu basen postawić? Wam. Tutaj niezbyt chyba. O! Albo jakoś tu. Albo tu. Chociaż nie. Tutaj może lepiej nie. Tutaj bym postawił. A tutaj jakieś inne atrakcje by się znalazły później, w przyszłości może. Także dobra, tutaj stawiam. A jeszcze tutaj zobaczę. Nie, tutaj nie ma jakichś takich dobrych miejsc.
czyli stawiamy sobie tu. Albo tutaj mogłbym jeszcze. Albo dobra, nie. Postawię tu. Tylko teraz tak. Tutaj, dobra, mamy tak. Sobie przez całą długość tego dotąd wezmę. Dobra, to sobie usunę, bo mi to przeszkadza tylko. I sobie tu. Ojej, tutaj nie chciałem. Ale już trudno. Tu chcę basen. Jeszcze tak. Tutaj chyba też zrobię tak. I. Albo. Dobra, na razie zrobię tak. Ja ten basen ma. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, na razie może być chyba. Tak na początek. Bo jak 20 osób ma się tam tylko zmieścić, to będzie akurat. I. Domek na plaży. No to jest nie, jakoś tak nie za bardzo na plaży. Dobra, wezmę zwykłe. I tak, jedno wejście tu. I drugie wejście niech będzie tu. Otwieramy oczywiście i sobie niech wchodzą. No, puszczaj się. Taki skromny ten basen, ale raczej powinni chyba wejść, nie? Dobra, zobaczmy jakie tam mamy. Dobra, goście przybywają kolejni. To może w takim razie postawię jednak coś tutaj jeszcze. Jakąś jedną atrakcję, na przykład tą. Przejażdżka po Odysei. Dobra. Sobie postawimy może... Tutaj trochę te flagi przeszkadzają. Ale... Teraz tutaj może postawię. Tylko wezmę usunę tego kamienia. Odwrócę i postawimy sobie... To... Tu będzie raz. Dobra, nie będzie tu. I tak, tutaj wejście. A wyjście niech będzie tutaj. Tutaj do wyjścia, tutaj do wejścia. A, światło przeszkadza. A dobra, wystarczy raz, dwa, trzy, cztery. A, w sumie może jednak zrobię tak. Nie tak. O, tak. Sobie testujemy, otwieramy i ceny zwiększamy do 50. A tutaj w sumie też mogłem zwiększyć cenę. O Jezu! 400 ponad gości mamy? No, to za chwilę zaliczymy to. Tylko zwiększę tutaj... A jakim celem? A, dobra. 1,50. Powinno być w miarę tak dobra cena. Bo później i tak jeszcze ten basen powiększę. To co my tu... No kurde, bezprzewodny pokaz miksowania tutaj się robi. Tam ktoś w ogóle wchodzi? A, wchodzą goście. Dobra. Czyli jest... Okej. Okay. A tutaj jeszcze mamy informację. Dobra, długo tam jeszcze? Gdzie to jest? No tak, tutaj dobrze chyba. Nie, tutaj. I mamy goście w parku, tak? Przez 2 miesiące, 300. Jezus Maria, ile tam się gnieździ? Ja za chwilę będę musiał powiększyć ten basen. O! Dobra. Mam sumkę pieniędzy. Ale to już w następnym odcinku. W ogóle sprawdzę jeszcze. A, 450. Aha. Czyli właściwie będziemy mieli zaliczone. Tylko, że przez 3 miesiące to musi się utrzymać. A tutaj goście w parku 600. Dobra. Czyli w następnym odcinku sobie zrobimy tak, żebyśmy mieli już 600 gości w parku jakoś. Albo przynajmniej 550 jakieś. To sobie wyjdziemy, zapiszemy i...
no, się jakoś tak długo ładuje, wyjątkowo. O. No, i ja dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i do zobaczenia w kolejnych filmach. A, no i jeszcze przypominam oczywiście o tych dwóch parkach z intro z pierwszego sezonu i z tego sezonu.